Nikolas, rolnik, szuka żony, żartuje z Darka i jego tekstów. To, co zrobiła, to mistrzostwo. Nikolas, rolnik, szuka żony, opublikowała wymowny filmik, w którym odnosi się do głośnego tekstu Dariusza z finału 10. Edycji. Rolnik zarzucił Nikoli, że nie potrafi donieść herbaty do stołu, co dla niego jest niedopuszczalne. Teraz Nikola wbija szpilę Darkowi i pokazała, że jednak potrafi. To trzeba zobaczyć. Nikolas, rolnik, szuka żony, wbiła szpilę Darkowi po finale. Darek, Artur i Waldemar po finałowym odcinku Rolnik Szuka Żony wywołali ogromne kontrowersje, a ich zachowanie było szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Prawdziwą burzę wywołał Dariusz, sposobem, w jaki potraktował Nikolę, która wyraźnie nie kryła do niego swoich uczuć. To nie wszystko. W finale Darek zasłynął tekstem o herbacie, a teraz Nikola zabrała głos i odpowiedziała rolnikowi, wbijając mu szpilę. To zdjęcie jest prawdziwym hitem. Sądzicie, że Dariusz z rolnika zdecyduje się odpowiedzieć na zabawny filmik Nikoli? Trzeba przyznać, że kandydatka rolnika wykazała się sporym dystansem do jego tekstów, które nie ukrywała, że już w programie ją raziły i mówiła wprost, co za dużo to niezdrowo. Po tym, jak Nikola postawiła herbatę na stole na nagraniu, słychać gromkie brawa od jej gości.